Hej, z tej strony wasz SpeedRacer89 i dzisiaj mam dla was wspaniałą historyjkę o tym, jak, no kurde, speedrace'owałem i później mi na zakręcie nie wyszło i była taka przykra sprawa, że no cóż, fiknąłem koziołka, nie? Można by było powiedzieć, że no w sumie spadłem z rowerka i to też się tak trochę stało, ale no nie, skomplikowana historia ogólnie, to wiecie, siądźcie sobie wygodnie, bo myślę, że no trochę nam to zajmie. No i ogólnie w sumie w tej przerwie, jak mnie też nie było, to jedna z rzeczy, która mi troszkę bardziej pomagała z tym wszystkim, było to, żeby sobie pojeździć na motorcyklu, co nie na naszej starej dobrej miotle, która w sumie... Agis, jaką masz miotłę? No cóż, może niedługo nawet będą filmy z miotły, to wam powiem, kurde, to będzie akcja. W sumie nawet mi czasami wychodziło jeżdżenie na tej miotle tak po 7 godzin dziennie i tak dalej, czyli można powiedzieć, że już nawet tak całkiem hardkorowo, co nie wiadomo, trzeba włączyć tam bluetooth w hełmie, żeby tam łupało ostro, żeby, no wiadomo, słyszeć karetki, jak będą jechały i tak dalej, wszystkie takie detale. No i jeżeli o mnie chodzi, no w sumie na moim kanale, nie wiem, może wam opowiadałem, może już nie, ile to tam wypadków na motorach miałem, ale w sumie, no nie było ich aż tak dużo, w sensie, no są ludzie, którzy mieli ich więcej, są ludzie, którzy mieli ich mniej, ja myślę, jestem tak po środku, co nie? W sensie nie jestem taki bezwypadkowy, ale znowu taki, no wiecie, tam oddawca organów to też nie. Z reguły u mnie to jest tak, że wiecie, tam się gdzieś wyglebam raz, co nie? Tak na przykład jak opowiadałem o tą historyjkę, jak się wyglebałem kiedyś na lodzie, jak tam sobie jechałem do szkoły, bo nie zauważyłem, że droga jest zalodzona, a to kurde, wie, wsiadamy, jedziemy, kurde, XD, no i tu gleba zaraz była, no i tyle, nie? No i u mnie to mniej więcej tak właśnie działa, że raz tam jakiś się błąd popełniło, no i później z tego błędu się już niestety, czy może też niestety nauczyłem i no jest mi go bardzo, bardzo trudno popełnić po raz kolejny. No ale jak wiadomo, zawsze jest jakiś tam pierwszy raz, a jeżeli o mnie chodzi, to ja na przykład tak troszeczkę, chociaż myślę, że to większą ilość motocyklistów też przytrafia, ale no ja, jeżeli o mnie chodzi, to wyszedłem z formy po prostu jeżdżenia troszeczkę w takich zimowych kondycjach. Kurde, a conditions to będzie takie słowo po angielsku, o ja nie mogę, agis ponglish, kurde, wiesz, ty głupi ten paku, ja XD. Ale w każdym razie po prostu wyszedłem tak leciutko z formy, ponieważ, no wiecie, te ostatnie parę lat to było tak mniej więcej, że ta zima niby była, w sensie było tak troszeczkę zimniej, ale no na drogach to tego śniegu nie było, jakichś tam w sumie liści ekstremalnych też nie było, nic nie było, nawet mokro nie było. No i teraz, tak jak moje sprytne oko zauważyło, to w tym roku akurat na zimę się tak troszeczkę bardziej zabiera, ponieważ teraz w sumie jesień to jest taka, wiecie, prawdziwa jesień, że naprawdę jest mokro, że naprawdę te liście już tam leżą i wszystko jest gitara, także no jest kurde tak, jak powinno być. Jeżeli chodzi o pory roku i u mnie jeżdżenie na motocyklu, to tam zbytnio różnicy to nie robi, czy to zima, czy to lato, czy to jakieś tam inne smoki, po prostu chodzi o to, aby były na drodze, wiadomo, dobre warunki, co nie, czyli jeżeli jest widoczność, jeżeli nie jest tam zbytnio mokro, czy czegoś tam nie nasrało, to po prostu jest git. Temperatura to już inna sprawa, aczkolwiek ostatnio się przerzuciłem na skórzane ubrania, jeżeli chodzi o jazdę, więc tam już w zasadzie no dużo nam nie nadmucha, jeżeli chodzi o jazdę na motocyklu, co w sumie nawet bardzo miło mnie zaskoczyło, ponieważ no w sumie przed tym, jak się przerzuciłem na skórę, to jeździłem w jakichś tam, kurde, wiecie, bluzach czy jakichś innych syntetycznych i to nie było takie zbytnio. No w sensie było ok, tylko mówię, no przy takich większych sesjach, jak już tam 7 godzin czy coś takiego, to jednak troszeczkę nam zawsze to, że tak powiem, przesiągnie tym zimnem i później no lipa niestety jest, a właśnie tutaj w skórzanych ubraniach okazało się, że nawet nie jest tak źle. Co prawda dalej mam ciulowe rękawiczki, muszę się przyznać wam tutaj szczerze, ponieważ to są takie szmaciane tam takie, no w sumie nic specjalnego, aczkolwiek teraz jak się dowiecie w tej historyjce, to nawet pomimo tego, że są takie szmaciałki, to jednak dobrą robotę zrobiłem. No i ostatnio również postanowiłem sobie właśnie pojeździć, to była pierwsza moja przejażdżka, wiecie, w miesiącu halloweenowym, no i kurde, no nic sobie nie pomyślałem, co nie wsiadamy, akurat dobra pogoda była tutaj, gdzie ja mieszkam, a ja mieszkam w takiej dziwnej okolicy, gdzie w sumie w jednym mieście to jakoś tam pada, u mnie jest na przykład słońce, coś takiego, nie? Więc to jest nawet nie zła beczka, no ale w każdym razie u mnie pod domem, no to było spoko pogoda, co nie, w sensie, no tam troszeczkę, wiecie, przychmurzone było, takie coś, no taka typowa jesienna pogoda w zasadzie, ale no droga była naprawdę suła, w sensie tam nie było nic do zarzucenia, że o to chodzi, nic tam nie leżało, jakieś liście, jest git, mówię, no to jedziemy. Później się okazało jednak, że tutaj meteorolog Agis się pomylił, to dosyć srogo, ponieważ przejeżdżałem przez jakieś tam lasy i tak dalej, no i tam akurat na drodze leżało bardzo dużo liści, na drodze było bardzo mokro i to są jednak warunki, których na motocyklu powinniśmy z deka unikać. Aczkolwiek w tym przypadku to nie sprawiało większego zagrożenia, ponieważ no jedziemy w prostej linii, wiadomo, trzymamy dosyć stałą prędkość, czyli tam nie ma żadnych jakichś wariacji, stuntów i tak dalej, także no nic nam się w zasadzie nie stanie, póki jedziemy w miarę prosto. Tylko jeżeli o mnie chodzi, to ostatnio na mojej maszynie zacząłem się czuć troszeczkę za pewnie, że tak powiem, ponieważ no nieważne gdzie w zasadzie jestem, bo ja z reguły jeżdżę po znanych drogach, więc nieważne gdzie jestem, to zawsze tak dosyć sportowo podchodzę do zakrętów. Czy może mój styl jazdy jest ogólnie sportowy, nie wiem, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o zakręty, to może nie jest tak strasznie, że bum, 150 i tam kurde kolano, jedziemy, staw, dawaj, kurde, wiesz, firmowe paliwo. Nie no, aż tak strasznie nie ma, ale no powiem wam, że jednak jest to tak troszeczkę bardziej dynamicznie. W sensie może już strasznie tak nie zwalniam, co nie? W sensie trzymam się po prostu tam prędkości, wiadomo, limit jest tam, to się trzymam, nie ma problemu, znaczy no może nie, nigdy się nie dowiemy, tutaj na YouTubie nie będę składał zeznania. Wiem, że widoczność jest dobra, technikę mam w miarę chyba też spoko, no i w sumie wiem, że tam nic mi nie wyjdzie, czy nie wyjedzie, powiedzmy, bo będę to widział, nawet jeżeli to będę to widział sprzed takiej tęży, zdążę sobie zahamować, więc nie ma problemu. No więc w sumie nie byłoby żadnego problemu, nie? Można by było sobie pomyśleć, że no mam jakiś tam stopień doświadczenia, nie jestem, broń Boże, żadnym jakimś tam
profesjonalnym rajderem, bo są naprawdę ludzie jeszcze 1000 razy lepsi ode mnie, ale ja powiedzmy, że no wiecie, nic mi się nie powinno stać. Tylko tej jednej rzeczy, która mi brakowało w sumie od zawsze, to jest to, że nigdy jakoś tam się nie bawiłem kałużami, co nie? Bo no kałużami, no jakoś mnie to nie fascynowało, wiadomo, kiedyś jak się rowerkiem jeździło, to było kurde, o kałużo, dawaj jedziemy, a no na motocyklu jednak nigdy jakoś tak, nie no whatever, nie? W sensie parę razy sobie przejechałem, żeby może strzelić, wiadomo, jakiegoś tam snapchata, że patrz kurde, jak jadę tutaj, ale no więcej jakoś tam takich akcji strasznych nie było i mnie to naprawdę nie ciekawiło. Wiedziałem oczywiście, że wiadomo, kałuża jest, to lepiej nie przejeżdżać, jeżeli nie znasz tej kałuży, to wiesz, no tam może być kurde jakieś Loch Ness czy inne rzeczy, to lepiej nie wjeżdżać, bo zawieszenie stracisz, może ci koło odpadnie, tak, no lepiej po prostu trzymaj się z daleka i poza tym jeszcze można się poślizgnąć, takie sprawy. Także można by było również uznać, że kałuże to dla mnie żaden problem, w sensie, że tam się nie zabija, ale uważajcie, bo tata Agisto lubi sobie pojeździć czasami po takich polnych drogach. Dlaczego? Ponieważ nie ma tam żadnego ruchu, jest w miarę dosyć prosto, więc można depnąć, a poza tym po prostu, no czemu nie? No tylko problem z polnymi drogami jest taki, w sumie no, akurat te drogi, po których ja jeżdżę, te takie polne, to są również dopuszczone do ruchu, no co prawda tam są skutery tylko dopuszczone do 25 km na godzinę, ale może się nikt nie skapnie, co nie, jak pan policjant podjedzie, to mu powiem, że no ograniczenie mam takie, że tylko pierwszy bieg mi działa, nie? Znaczy, no, tylko 1/4 pierwszego biegu, także panie policjancie, żadnego stresu, wiesz, to jest ograniczona machina, nic się nie dzieje, jest git. No tylko problem z polnymi drogami jest taki, że no jak to sama nazwa mówi, to są polne drogi, a no właśnie ta droga, na której teraz wyskoczyłem z rowerka, no się okazało, że miała tak przy sobie tak dosyć blisko te pola, co nie? No i akurat jako, że tu jest jesień, to można by było pomyśleć, że tam czasami trochę deszczu pada, no i tutaj tak było w tym przypadku. Ale wiecie, jak to jest z kałużami, co nie? Może wam to kiedyś w szkole tłumaczyli, w sumie ja wtedy miałem taką lekcję, pamiętam jak ją właśnie dzisiaj, co nie? Że tutaj wiesz, że kałuża, że jest jezioro, to jak to się robi właśnie z wodą, że ona paruje wtedy i no wtedy wiadomo, tej wody jest tam troszeczkę mniej, ale później ona spada z powrotem z deszczem. No i tata Agis w sumie no, o tym akurat nie pomyślał, no i co się tutaj stało, co nie? Jadę sobie tak dosyć komfortowo, tak wiecie, zakręt tutaj lewo, prawo, kurde, taka spirala akurat tam jest, mówię, a to super będzie, no i było super, bo wiadomo, jakaś MP3 leci, no co, pogada jest dobra, dobrze się czujemy, to czemu nie? Akurat sobie do domu jechałem, ostatni zakręt, mówię, no to gitarka, co nie, na lewo wtedy, no i tam była taka kałuża i sobie myślę, a dobra, no to tam tak przed tą kałużą, dosłownie tak dosyć blisko przed tą kałużą, po prostu ją ominę i będzie, w sumie nic mi się nie stanie, będzie gitara. No i tak też postanowiłem zrobić, tylko jeżeli sobie wrócimy do tej lekcji matki natury poprzednio, to dowiemy się o tym, że właśnie woda paruje, no i w tym przypadku, no ta kałuża sobie tak troszeczkę stała, w sensie, no to już tam padało jakiś czas temu, więc ona sobie tak stała, no i tam troszeczkę wyparowało z tej wody, z tej kałuży. No i się okazało, że to błoto, które tam było z jakiegoś powodu, ja tam nie wiem, ale kurde, było nas nieźle zamaskowane, co nie, bo ja po prostu nie widziałem tego, że przed tą kałużą całkiem spory kawałek, to było, no, dosyć sporo, takie dosyć głębokie błoto. No i tutaj nagle czuję, że zaraz taki low slide będzie, mówię, no to dobra, gitara, no to rozkładamy leżaczek i będziemy sobie zaraz driftowali. No i w sumie, jeżeli o to chodzi, te low slide'y może nie są jakieś tam straszne, bo samo takie jeżdżenie sobie na plecach po asfalcie jest może nawet takim bardziej fazowym doświadczeniem niż czymkolwiek innym. Tutaj był oczywiście jeszcze bonus, bo oprócz tego, że to był low slide, to był to jeszcze low slide w kałuży, więc no niestety tutaj sobie zafundowałem niezłą kąpiel i przy okazji jeszcze upieprzyłem się w błocie z każdej strony możliwej. Teraz na ekranie macie tutaj zdjęcia, powiedzmy tutaj macie moje piękne spodnie, które akurat były nowe, no wiecie, przy okazji w takich spodniach się nie powinno jeździć na motocyklu. No i tutaj macie jeszcze jedno zdjęcie, jak teraz w sumie to miejsce wypadku wygląda akurat już parę dni po wypadku, jak widać ktoś tu ładnie wszystko posprzątał, ziemia jest zgarnięta i tak dalej, bo to wszystko było tam nieźle troszkę rozwalone, ale co tam. No w każdym razie, ale co się stało tutaj z tym wypadkiem, co nie, jak tam było, ile czołgów po ciebie przyjechało i tam kurde, jak tam do ciebie strzelali jakimiś pepeszami, czy co to było. No i jak już wszystko stanęło, to pierwsza reakcja jest taka, że trzeba wyłączyć silnik, bo się okazało, że Japończycy tak to dobrze złożyli, że nawet tutaj działa jak jest położone na stronę, więc czemu nie. Wiadomo, zdejmuję kask oczywiście, tak troszkę nim rzuciłem, bo byłem taki lekko sfrustrowany, potem rękawiczki i no się okazało, że jednak mi się noga zaklinowała, więc ciężko było mi troszeczkę wstać, co nie, w sensie, że nic tu nie było, ale po prostu noga była zaklinowana i tak, oh shit, what up. A jako, że to było zaraz przy wjeździe na autostradę, to tam dosyć sporo samochodów przejeżdżało, co nie, no i w sumie te pierwsze takie 3-4 samochody, które tam przejeżdżały, to taka trochę głupia reakcja, co nie, bo wszyscy, o patrz, wieprzył się, ale ciota, nie. No i sobie myślę, super, nie, no bo tak troszkę próbuję się tam posiłować z maszyną, ale trochę ciężko mi to było tak zrobić, ponieważ to było w błocie, więc było dosyć ślisko, jeszcze ja miałem nogę zaklinowaną, więc z takiej siedzącej pozycji to też dużo w takim śliskim błocie nie zrobię. No ale wreszcie jakaś miła pani, jakiś miły pan się zatrzymali, co nie, no i ten miły pan od razu leci do mnie tutaj pomagać, że już ja będę podnosił, ty pan poczekaj, ja nigdzie przecież nie ucieknę, nie, to pan nie musi tak lecieć, ale się okazało, że tak poleciał, że się już wypieprzył w tym błocie, no ale wreszcie pomógł podnieść maszynę i nie było problemu. Potem jak ja już wstałem, to też prawie własną glebę zaliczyłem jeszcze raz, bo no naprawdę się okazało, że tego błota to była tam taka spora ilość, co nie, w sensie, że jak żeście w to tak wdepnęli, to było czuć, że tam się wam dosłownie but w to zagłębiał, także było tego naprawdę dosyć sporo. Później ta miła pani jeszcze mi przyniosła takie nawilżone chusteczki, co nie, o to się powycierało.
grałem. O, spoko, nie, kurde, taka chusteczka, to może od razu z 50 pani daj, bo tutaj troszkę tak wszystko jest brudne, więc no, tam chwila i będzie, nie będzie problemu. No i nagle nadjeżdża jakiś szalony rowerzysta, no i ten pan, który pomógł mi podnieść maszynę, już leci do niego z daleka, kurde, macha łapami, że uważaj, to jest kałuża, kurde, bo się zaraz zabijesz, wiesz, tu spokojnie. No a ten rowerzysta, nie wiem czemu w sumie, ale no widocznie z taką prędkością jechał, że nie zdążył wyhamować, więc wjeżdża od razu w tą kałużę, ale tak, no jakoś tak się stało, że przejechał przez tą kałużę i mu się nic nie stało. Co jest w sumie śmieszne, bo zarówno w tej historyjce, którą wam kiedyś opowiadałem o tym, jak się wypieprzyłem na lodzie, tam również był rowerzysta. No i on przejechał przez ten lód, nic mu nie było. I teraz również mamy tutaj rowerzystę, przejechał przez błoto, nic mu nie było, nie? No ale oczywiście ja tutaj, to musi mnie trafić. No chociaż przyznaję, że może troszeczkę za dużo prędkości na tym zakręcie, bo tam chyba 40 się powinno jechać, a miałem tak 60, no to może troszeczkę, ale no hej, no w końcu, no co tam, no tam ile fabryka dała, no to jest ważniejsze chyba, czy nie? Nie wiem. No i w każdym razie ta miła pani, ten miły pan, co tam mi pomogli, nie? To oni tam się co chwilę pytają, a to nic ci nie jest, na pewno, kurde, a to jeszcze żyjesz? No, jeszcze żyję, pa, tutaj mogę nawet ręką ruszać. On, bo, to pa, to super. I on tam zaczął nagle gadać, że, ale to nie może, co my z nim zrobimy tutaj? Nie możemy go tak samego zostawić, bo to będzie, będę miał złe poczucie humoru, jak go tak zostawimy. A może do rodzinki zadzwonimy, coś takiego. Ja mówię, no, może od razu tutaj kartkę wyślemy pocztową do mojej mamy. Czemu nie? W każdym razie ta pani była jakaś taka bardziej wyrozumiała, bo jej powiedziałem, że nic mi nie jest, że jest spoko, co nie, że stoję, że rozumiem, że od razu nie będę wsiadał i jechał dalej. Okej, zrobię sobie tutaj małą przerwę i zaraz jedziemy dalej, nie ma problemu. Dogadałem się z tą panią, ta pani przekonała tego pana, że jeszcze nie umieram, że to jeszcze nie rak, że to jeszcze nie już, co nie, że trumny nie trzeba szykować. Okej, no to oni się pozbierali, ja tam sobie jeszcze postałem, trochę muzyki posłuchałem, takie sprawy. Sprawdziłem od razu, czy maszyna też chodzi po jakiejś tam malutkiej przerwie, wiadomo, żeby to wszystko się tam poukładało. No i się okazało, że chodzi w miarę bez problemu, a nawet troszeczkę lepiej, o dziwo, bo no dosyć chopa miało po tym wypadku, nie powiem, że nie. No i nagle policja przejeżdża, co nie, tak o mnie, tak casualowo i myślę, kurde, sitło nap, nie, że tam zaraz podejdą, tutaj powiedzą, że dzień dobry, dokumenciki poprosi mi i tak dalej, a tak się składa, że no mój motocykl jest troszeczkę za duży na moją klasę prawa jazdy, co nie? W sensie muszę mieć chyba tam, nie wiem, 24 lata jakoś tak, żeby zrobić tą finalną klasę A i wtedy będę mógł tym jeździć, ale no cóż, co tam, nikt tutaj nic nie wie, okej? Okay? Ale się okazało, że o dziwo nawet policja się tym nie interesuje, co nie? Bo tak przejeżdżają sobie, tak się wszyscy, tak obaj się na mnie gapią, bo tam we dwóch jechają, tak obaj się na mnie, kurde, gapią, tak ostro, co nie, tam zakręt robią, ale gapią się na mnie cały czas. No ale nie, whatever, tam nie, jadą sobie dalej, nic się nie stało, nic się nie, nie tutaj, tylko taki wyglebany typek gdzieś tam, o, tu widać, poobijany z każdej strony, ale nie, nie, kurde, taka obsługa obywatela, że nie, jedziemy dalej. No i z jednej strony tak troszeczkę mnie to zaszokowało, bo niby wiecie, wypadek, policja i tak dalej, i no w sumie teraz, jak widać, parę dni po wypadku, to jednak ktoś tam był, posprzątał, w sensie, no chyba ktoś z gminy musiał tam być posprzątać, a no jednak tutaj przy wypadku to nikt, kurde, się nie spojrzał, smutek. A z drugiej strony mówię lepiej, ponieważ jakby tam czasami podjechali do mnie, to byłby problem po pierwsze z tym, że mam za małe prawo jazdy, a po drugie byłby problem z tym, że nie mam przy sobie papierów od maszyny, więc zaraz by było, a to twoje, a to ukradłeś? Ja mówię, no, ale papiery tam mam w domu, ani no, to teraz pójdziemy do celi. Ponieważ nie wiem czemu, ale moje papiery od motocykla po prostu są takie troszeczkę, no, duże, a moja, no, taka portmoneczka XD jest zdeczka mała, w sensie tam pasują jakieś tam, co, jakieś, kurde, parę banknotów, jakaś karta kredytowa, tylko tyle, nie? Jest to dosyć praktyczny portfel, że tak powiem, w tych USA, czy innych takich egzotycznych krajach, gdzie oni mają w miarę, no, w większości tylko banknoty, a jednak w Europie, wiadomo, to mamy tutaj monety tu, monety tam, no i niestety w moim portfelu nie ma miejsca na monety. No ale hej, w każdym razie to była taka moja historyjka o tym, jak Racer 98 się troszeczkę wyglebał, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, w sensie, no hej, to tam troszeczkę prawie zgona zaliczyłem, a już tu przerwa na YouTubie wystarczająca była i znowu bym się chciał obijać, ja nie mogę. W każdym razie hej, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to możecie zostawić jakąś ocenę pod tym filmem albo komentarz, bo też będę się starał na to odpowiadać teraz po tej przerwie, żeby nie było lipy. W każdym razie, no cóż, dzięki za oglądanie i żegnam się z wami ja, czyli Jagis. Cześć!